Cześć siemaku, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Przepraszam was za światło, bo jest koło godziny 22, jest już ciemno, a ja cały czas nagrywam dla was materiały do daily, które właśnie dzisiaj się zaczęło Hot 16 Challenge'em. Także dobrze się przyjął, bo mają na tą chwilę 600 wyświetleń po 9 godzinach, więc to jest mega, mega świetny wynik. Nawet YouTube mi na mailu to gratulował, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Dzisiaj, moi drodzy, pokażę wam efekt, który mogliście widzieć między innymi na TikToku, a mianowicie Buttercup Challenge. Możecie zobaczyć teraz, jak to wygląda. Chodzi tu po prostu o to, że w Premierze Pro, bo nie zrobicie tego na telefonie, poszczególne części ciała po prostu do nas przylatują tak jakby. No i fajnie to wygląda i zaczęło to być popularne na TikToku jako Buttercup Challenge. Także to jest mega, mega proste. Jedyne, co wam potrzebne, to Adobe Premiere Pro. Nie będę wam pokazywał, jak to zrobić w Adobe After Effects, bo jest to troszeczkę trudne i ja sam nie potrafię jeszcze tak dobrze animować w After Effectsie. Ale pokażę wam, jak to zrobić prosto w Adobe Premiere Pro i mam nadzieję, że ten poradnik będzie zwięzły i taki mega fajny do wytłumaczenia. Jeszcze przed startem pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 13. Zostawcie łapkę w górę, jeśli mój poradnik wam się przydał, jeśli chcecie takich więcej. Wbijajcie oczywiście na grupę Szusze Szuszka, bo tam są mega fajne takie backstage'owe rzeczy, których nie zobaczycie po prostu na YouTubie. No i jeśli spodobał wam się mój materiał, to udostępniajcie go dalej, a my lecimy do odcinka. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już w naszym programie Adobe Premiere Pro. Ja mam gotowy już tu klip, jak sobie tam ruszam, sobie coś tam robię. Przeciągamy sobie klip na naszego timeline'a. Klikamy sobie dwa razy tutaj, żeby nasz klip sobie rozszerzyć. Ja usunę sobie ścieżkę audio, bo jest mi niepotrzebna. No i ten klip wygląda mniej więcej tak, że ja co jakiś czas tam wykonuję jakiś ruch, żeby dało się to jakoś ładnie wyciąć. Szukamy sobie początku. Ja tutaj swój początek będę miał jakoś tutaj. Klikamy na nasz klip i przytrzymujemy Alt i przeciągamy na górę. Tą ścieżkę sobie również otwieramy, wideo 2. No i mamy skopiowany nasz klip. Teraz szukamy sobie momentu, w którym chcemy, żeby nasza klatka była zatrzymana. W moim przypadku będzie to tutaj. I rozszerzamy sobie teraz, przytrzymując Alt i scrolla. Przytnę na końcu, żeby to było dobrze przycięte. I teraz szukamy sobie tego momentu, gdzie chcemy mieć zatrzymaną klatkę. Bierzemy od końca i przeciągamy do tego momentu. Teraz przytrzymując Alt plus scrolla przybliżamy to sobie. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz górny klip i klikamy Frame Hold Options. Tutaj nic nie zmieniamy, tylko zmieniamy na Out Point, czyli po prostu, że nasz film będzie zastopowany. Klikamy OK. No i teraz przechodzimy sobie na prawie koniec naszej warstwy górnej. W moim przypadku będzie to o tutaj. Klikamy sobie tutaj na Opacity, to takie pióro. Przybliżamy sobie to razy tam, nie wiem ile chcecie, 200-400. No i obrysowujemy sobie naszą część ciała, którą chcemy, żeby na nas jakby przylatywała. Dobra, i teraz przy końcówce po prostu klikamy sobie na nasz punkt, gdzie zaczęliśmy nasz obrys, czyli w moim przypadku będzie to ten punkt. No i teraz możemy sobie tutaj kliknąć Fit. I teraz mamy obrys, moi drodzy, naszej warstwy. Nie ruszamy się na razie stąd. W moim przypadku klikamy sobie trzy stopery. Stoper Position, stoper Scale i stoper Rotation. Teraz, moi drodzy, idziemy sobie na początek naszej ścieżki. Jak widzicie, nasza kawałek ręki jest zastopowany. Klikamy sobie dwa razy na ekran i ja przeniosę sobie tą rączkę tutaj. Ustawię sobie wielkość na przykład na 200, rotation na 2x0. No i zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda to następująco. Nasz kawałek ręki po prostu przelatuje i zatrzymuje się wtedy, kiedy pokazujemy. Czyli tak jak jest w tym całym efekcie. No i jeśli chcemy znowu dodać ten efekt, to robimy dokładnie to samo, czyli szukamy znowu momentu, w którym pokazujemy to. W moim przypadku będzie znowu ten efekt. Przeciągamy sobie znowu na górę, klikamy Alt i przeciągamy naszą warstwę, żeby znowu sobie ją skopiować. Przytrzymując Alt plus scrolla zwężamy sobie. Ucinamy do momentu, w którym jest nasz efekt. Jeśli wam się tak dokładnie nie ucina, to sprawdźcie, czy macie tutaj ten magnesik wciśnięty. Po prostu będzie wam o wiele, wiele łatwiej. Klikamy prawym przyciskiem, Frame Hold Options, Out Point i OK. No i znowu, moi drodzy, szukamy sobie tutaj prawie końca. Bierzemy sobie nasze Opacity, nasze pióro, dajemy razy 400 i znowu obrysowujemy sobie naszą drugą rękę. No i jeśli znowu mamy nasz obrys gotowy, klikamy sobie te trzy pozycje, klikamy sobie Fit
Przeciągamy sobie na początek naszego klipu, klikamy dwa razy na ekran, przenosimy naszą łapę po prostu za ekran. Ja sobie dam znowu scale 200, rotation znowu 2x0, no i zobaczcie, jak nasz efekt wygląda po prostu już dwa razy. Myślę, że jest to mega, mega fajna opcja. Oczywiście, jeśli nie chcemy, żeby to było dwa naraz leciały, to oczywiście możemy sobie dopiero zrobić, żeby nasz efekt leciał od tej minuty. No i wygląda to tak. Myślę, że mega spoko. Ja to teraz zrobię z kolejnymi częściami i zobaczycie efekt końcowy. Gotowy nasz efekt. Teraz wystarczy, że sobie klikniemy File, Export, Media, wybierzemy sobie H264 i na samym dole macie wybraną przez Was jakość. Ja wybieram Full HD, tutaj 1616 i klikamy Export. Także moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój poradnik Wam się spodobał i będziecie tego efektu używać, bo jak widzieliście, jest mega, mega prosty do zrobienia. Przypominam Wam o subskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem, jeśli ktoś tego nie robi. Zostawienie łapki w górę, jeśli podobał Wam się dzisiejszy materiał. My widzimy się już jutro o godzinie 13. Trzymajcie się, yo!